Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Royal i zapraszam was do kolejnego odcinka z Wikingów. Tym razem będzie to już 8 odcinek, no i po raz 8 musimy wejść na arenę, do której nie ma niestety powrotu. Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Royal i zapraszam was do kolejnego odcinka z Wikingów na moim kanale. Tym razem będzie to już 8 odcinek, no i po raz kolejny musimy wejść na arenę i zmierzyć się z kolejnym bossem, czyli 8 bossem, moi drodzy. 8 albo 7, nie pamiętam już. W takim razie wejdźmy i spójrzmy na to, czy może tym razem będziemy walczyć z tym takim wielkim, złym człowiekiem. By the Vanir, I swear, you will not stop me! The Vanir? You need better gods than that, if you want to stop me! Aha. Wow, co to są za świnie, słuchajcie. Całkiem niezłe obrażenia mu zadajemy tą bronią. Niepokoi mnie oczywiście ta świnia, która tutaj za nami biega cały czas. Niestety z nią jest zdecydowanie więcej problemu. Wow, to boli. Strasznie duże obrażenia oni mi zadają. No i podejrzewam, że nie będziemy mieli wcale tak łatwo z nimi. Spójrzcie na to. Ach, no i właśnie w tym momencie się wywróciliśmy. Dobra, no nic innego nam nie pozostało, jak po prostu zmienić broń na łuk i po raz kolejny próbować po prostu nadzwyczajniej rozwalić go z dystansu. Całe szczęście, że oczywiście łuk, który posiadamy, nie jest taki zły, jakby mógł się wydawać. Czemu nie mam żadnego talizmana założonego? Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Damage, WDS, coś ten... Dobra, może ten założymy sobie. Chociaż... Freeze też by był fajny. No cóż, w takim razie spróbujmy po raz kolejny stawić mu czoło. Mam nadzieję, że teraz nie będzie stawiał takich oporów i podejrzewam, że on powinno być o wiele łatwiej załatwić go z dystansu. Widzicie? Przynajmniej nie zadają oni mi niepotrzebnych obrażeń. Tego jeszcze mogę kopnąć! Fajnie! Fajnie jest! Tylko, że... Aha! A to ciekawe. Ale czemu nie zadajesz mu obrażeń temu przeciwnikowi, tylko strzelasz do tego głupiej, do tej głupiej świni? Ogarnij się, bo... mnie zaraz szlak tutaj trafi. I tak, wychodzi na to, że chyba jednak... będziemy mieli zdecydowanie większy problem, niż mogłoby się wydawać. Spójrzcie na to, ale ona jest denerwująca. No i właśnie sobie zdechliśmy. Dobra, moi drodzy, zobaczymy się w momencie, w którym przynajmniej zabiorę mu połowę życia, no bo jak na razie będę musiał troszkę się tutaj z nim zmierzyć, pomęczyć i ogólnie zapoznać z jego atakami. Słuchajcie, nasz przeciwnik jest w tym momencie już praktycznie na wykończeniu. Niewiele mu brakuje, żeby paść. Natomiast, oj, ja też się mogę wkopać przez przypadek, a więc muszę uważać na to, co robię. Dobra. Oczywiście, po raz kolejny nasza postać uległa zmianom. Zmieniłem sobie, jak sami widzicie, broń na jednoręczną. Do tego założyłem sobie tarczę, ze względu na to, że oczywiście potrzebowałem trochę shielda. Niestety, zadawali oni zbyt dużo obrażeń nam. Oj, 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 nie! Nie! Nie padaj, cholera, nie mam żadnej apteczki! Oj... to będzie mnie bolało bardzo. Jest, czy się uleczę, czy się uleczę, czy się nie uleczę? Lecz się, kościu, lecz się. Aj, no dawaj, jest! Załatwiliśmy go. Ja nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłem, ale słuchajcie, udało mi się. Zebraliśmy 4070 golda, to jest... naprawdę jestem pod wrażeniem, co ja tutaj zrobiłem, bo... mało brakowało, naprawdę bardzo mało brakowało, abym gryzł ziemię. Ale słuchajcie, najważniejsze oczywiście jest to, że udało się również sobie... quest complete, okej, rozumiem.
Rozdają sobie kolejne umiejętności. Jak sam widzicie, pasek ten na dole wypełni się dwie dodatkowe umiejętności. Jedna z nich to oczywiście jest tarcza, która otacza wokół nas i odpycha przeciwników, a druga to jest taka, nie wiem co to jest, taka jakby włócznia lecąca albo coś w tym stylu. Naprawdę, mało brakowało. Myślałem, że już padnę, a jeżeli bym padł, no to musiałbym chyba po raz piąty zaczynać od nowa. Jednak okazało się, że się nam udało. Here, one ancient runestone for you. Go fire up the portal, runesmith. The seeress spoke of two runes. My daughter foresaw the iron in her visions. Perhaps these new invaders also struck the Yharnam. How very convenient! Fine, I'll go back to those bloody bogs then. Pack me some herring and I'll be on my way. On my way, on my way. No dobra, moi drodzy, w takim razie, czyli standardowo muszę wybrać się do sprzedawcy, po to aby oczywiście, ewentualnie do handlarza, po to aby oczywiście sprzedać rzeczy, które nabyłem. Tym bardziej, że no niestety mój ekwiponek już powoli wypełniony jest do samego końca, tak więc ja zajmę się tym, a my widzimy się za chwilę. Aha, w ogóle spójrzcie na to, możemy upgrade'ować naszego sprzedawcę. To jest dosyć ciekawe, czyli rozumiem, że jeżeli go upgrade'ujemy, to będzie on miał zdecydowanie lepsze przedmioty do kupienia, do sprzedania i podejrzewam, że oczywiście będzie nam zdecydowanie więcej gotówki dawał za rzeczy, które mu sprzedajemy, tak więc no zróbmy to. Oczywiście mamy ponad stan wszystkich rzeczy, które potrzebujemy, a więc upgrade'ujemy to, słuchajcie, upgrade'ujemy naszą wioskę. Jak sobie widzicie, postawiliśmy mu chałupkę, o wiele lepszą, o wiele większą. Podejrzewam, że w tym momencie będzie on miał również lepsze przedmioty, chociaż może niekoniecznie. O, okazuje się, że chyba nie. No dobrze, trudno się mówi. Może po prostu upgrade'ujemy również tego sprzedawcę. Z miłą chęcią to zrobię. Czekajcie, bo ja coś sprzedałem. Sprzedałem coś, czego chyba bym nie chciał sprzedać. Chociaż kto to wie, kto to wie. Dobra, upgrade'ujmy go. Z miłą chęcią to zrobię. I z namiotu powstał piękny dom. Piękny, duży, ogromny dom. Super, bardzo się cieszę. W takim razie, moi drodzy, widzimy się już na kolejnej mapie. You came. Maybe you will be a better chieftain than those that went before. Flattery will get you everywhere. What's going on? Strange ships arrived at First Light, full of weird-looking, shiny warriors. They banished us from the mine and barricaded us in this part of town. At least they're not concerned with us. I believe they only want our iron. The harbor is barricaded and they're loading up their ships with everything not nailed down. Don't panic. Słuchajcie, już wiem, co tak naprawdę sprzedałem niepotrzebnie. Tak właśnie czułem, że sprzedałem coś, czego bym nie chciał. No i niestety sprzedałem legendarną tarczę, którą udało nam się uzyskać w którymś materiale. Nie wiem, czemu tak się stało. Prawdę mówiąc, kliknąłem upgrade i nie było tam nic na temat sprzedaży. No ale trudno, no trzeba płacić za swoje błędy. Oczywiście mogłem się bardziej skupić na tym, co sprzedaję, jednak okazuje się, że tego nie zrobiłem i słuchajcie, na tej mapie już byliśmy. Znajdujemy się po raz kolejny na mapie, na której tak naprawdę już mieliśmy okazję walczyć. No i tak, pod dwójeczką znajduje się ta umiejętność, o której wam mówiłem, czyli o takim tym, jakby to nazwać, włócznia, lecząca włócznia, która oczywiście, którą wypróbują z siebie. O, co tu się dzieje? Słuchajcie. Nie może tak być, nie pozwolę ci na to. Pyk, 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 ale piękne ciosy, szybkie ciosy wyprowadza nasz główny bohater. Bardzo mnie to cieszy, oczywiście niestety mamy sojuszników, którzy w jakimś stopniu już oberwali, no ale dobrze. Czekajcie, mógłbym tutaj sobie pójść, natomiast nie wiem, czy to będzie konieczne. Wszędzie ktoś walczy. No tak jak wspominałem, tą włócznię rzucają Shield Maideni, których tak bardzo nie lubię. O, właśnie, o niej mówiłem. Dobrze, tutaj łaniemy sobie tarczę. Super. Czyli jednak okazuje się, że te
Umiejętności są nam bardzo potrzebne. Czekajcie, bo gdzieś tutaj jest mój sojusznik. O, trzech sojuszników, z czego jeden już praktycznie pada. A szkoda. Na pewno by nam się przydał, no ale trudno się mówi. Idziemy dalej przed siebie. Checkpoint, mamy checkpoint. Co dalej? Słuchajcie, jesteśmy w tej jaskini, w której... Oho! Słuchajcie, tutaj są te pułapki, musimy uważać na nie. Nie możemy się wpakować do żadną z nich, ze względu na to, że oczywiście w chwilę tak naprawdę zabierają one nam zdrowie. Nie możemy pozwalać na to, żeby tracić tak bezsensownie życie. Dobrze. Priestess. Co to jest Priestess? Dwóch zabiliśmy. Najprawdopodobniej to są ci magicy. Wow! Zadziukali ich na śmierć! No nie! Znowu muszę was pomścić. Jak mi przykro. Koledzy. Niepotrzebnie pakowaliście się tak na chama. No ale cóż. Tak jak to mówiłem niedawno, za błędy trzeba płacić. Dobrze. Tutaj z tego co pamiętam są jakieś... Aha. Tak, na pewno tu ktoś jest. I'm a hunter from the village. I maintain the traps in this cave. Some would call that. I have no time for your childish bleating against my better. Dobra, I help you. Take my hand. Myślę, że to nie będzie głupie rozwiązanie. Tym bardziej, że ja lubię pomagać innym. We must see the Maya witch. Only she can aid us now. Ow, that stings. Aha. No i co się z nim stało? Nie mówcie mi, że uciekł. Miałem nadzieję, prawdę mówiąc, że może chociaż troszkę mi tutaj pomoże, nie wiem. Pochodzi ze mną. W jakimś stopniu będzie mnie osłaniał. Jednak okazuje się, że nie. No ale trudno. Po raz kolejny mamy do zdobycia 3 Iron Skule, z czego jeden już mamy. Do tego Supply Cards. Nie wiem, o co chodzi z tymi Supply Cards. Prawdę mówiąc, nie wiem, co to jest. W poprzedniej mapie udało mi się chyba tylko zdobyć 5. I tak naprawdę zdobyłem je przez przypadek. Może po prostu... Aha, filmik. Po co ja się wyleczyłem? Prawdę mówiąc, niepotrzebnie. No, ale trudno się mówi. A, Supply Cards. Już rozumiem. Supply Cards to są te... Te wózki takie. Z tymi... Z skrzyneczkami. Pyk. Pięknie. Szkoda, że od razu się nie ogarnąłem, bo tak naprawdę bym więcej tych wózków rozwalił w poprzedniej mapie. No ale... jak ktoś mówi... Było nima. Ognisko, ognisko. Słuchajcie, nie zapominajmy o tym, że musimy ogrzewać naszego głównego bohatera. Niestety ognisko gdzieś tutaj chyba bardzo daleko stąd jest. A więc... Musimy szybko załatwić tych przeciwników. I ja w tym momencie chyba nie będę w ogóle leciał. Chociaż nie wiem, co mam zrobić. Dobra, nie. Zostawiam sobie ich w spokoju. Niech oni sobie tutaj walczą, a ja lecę do ogniska. No bo jak sami widzicie, niestety... O, jest bardzo zimno. Rzeczywiście strasznie. Aż ty. Taki świaleczny? Całe szczęście, że oczywiście broń jednoręczna rzeczywiście jest bardzo, bardzo szybko atakowa. Aha, czekajcie, oni walczą dalej z moim sojusznikiem, no nie, zabiliście go po raz kolejny. Ja wam dam, o nie, dlaczego ty w ogóle tak się dobrze, ładnie leczysz? To jest bardzo niepokojące. Nie wiem, czy uda mi się uciszyć ciebie na czas, aha, mało brakowało, dobra. Całe szczęście, że wykończyłem go. Prawdę mówiąc, może on przysporzyć nam wiele kłopotów. Ale dobrze, tak. Mamy chałupki. Chałupek raczej chyba nie możemy rozwalać, a raczej nie musimy. Nie to, że nie możemy, ale nie musimy. Dobra, ogrzejmy się. Super. Dało nam się ogrzać naszego bohatera. A więc, gdzie moglibyśmy się kierować? Może po prostu tutaj pójdziemy. Chociaż nie pamiętam, czy tam coś było, czy nie. Ciekawe jest to, że oczywiście cały czas wracamy do tych samych map, do których, na których już byliśmy. No więc powiedzmy, że to jest pewne ułatwienie dla nas, bo oczywiście w jakimś stopniu już znamy tą mapę. I przynajmniej nie musimy zmagać się po raz pierwszy z zapoznawaniem tej mapy. Wychodzi na to, że tutaj chyba mamy tylko jakiegoś chesta, tak.
Otóż to. Kolejnego Iron Skulla udało nam się zdobyć. Tutaj możemy się troszkę ogrzać. Fajnie. Szkoda, że nie możemy przejść na drugą stronę od razu, no ale trudno. Z tego co pamiętam, tutaj chyba są te bagna. Bagna, z których wychodzą te takie szkielety, a więc podejrzewam, że będziemy mieli naprawdę jeszcze sporo do załatwienia tutaj. No i słuchajcie, lecimy przed siebie. Aha, na górę. Czekajcie, czy tutaj coś będzie? Czy tutaj nic chyba nie będzie jednak? Okej. Aj, nie to? Nie to chciałem przycisnąć. Zostało nam do znalezienia tylko jeden Iron Skull, a więc jesteśmy bardzo bliscy wykonania jednego challenge'a. Jednego z trzech, które oczywiście musimy ukończyć. Nie jest to przymus dla nas, moi drodzy. Nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę te challenge'e są takimi dodatkami, bonusikami, aby po prostu zarobić coś. Aj, zimno tutaj jest, cholera. Nie, ja nie chcę rozwalać tej chałupy. Dobra, mamy stanowisko z leczniczą dla zwierząt, ale nie chcę z niej skorzystać teraz, ze względu na to, że oczywiście stan naszego zdrowia jest bardzo dobry, bardzo zadowalający wręcz. Do tego jeszcze mamy dwie apteczki, a więc nie musimy się doładowywać. No i tak, tutaj rzeczywiście powinniśmy bardzo dobrze się rozejrzeć za... po pierwsze za skrzynkami, po drugie za ewentualnie tymi wózkami, które musimy rozwalić. Piękne to było. Obawiam się tylko o ilość przeciwników, jaką będziemy musieli załatwić. Podejrzewam, że rzeczywiście bardzo długo się tutaj zejdzie z tym. Chociaż mam nadzieję, że nie. Tak, jest kolejna skrzynka. Faktycznie wydaje mi się, że gdzieś tutaj może być ten Iron Skull, który musimy sobie zgarnąć. Więc nie zmienia to faktu tego, że musimy tak naprawdę bardzo dobrze zbiegać ten teren. Aha. Gdzie są kolejni? Czekam na was. Czekam na was. Okej, aha, spójrzcie na to, w ogóle strasznie obrywamy. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zaczyna mnie to powoli niepokoić. Szkoda, że nie mamy lifesteala. Wydaje mi się, że powinienem tak naprawdę troszkę przerobić nasze EQ. Zobaczyć, co mamy, czego nie mamy i co tak naprawdę moglibyśmy założyć. A przydałoby się właśnie coś, co by w jakimś stopniu chociaż trochę podwyższyło naszą kradzież życia. Bo jak na razie to jest ona zerowa. No i dobra. Doszliśmy, wychodzi na to, że doszliśmy do końca mapy, przynajmniej z tej strony. Tutaj mamy kolejnego chesta, a więc podnieśmy sobie przedmioty, które z niego wypadły. No i słuchajcie, czekam na was, cały czas na was czekam, truposze. Cały czas na was czekam, szkieletony. Mi się wydaje, czy ja tu przed chwilą byłem? Nie, chyba nie. Bardzo podobne są te miejsca do siebie. Aha, ja chyba nie mogę wchodzić na te takie... zielone tereny, no te zielone obiekty tutaj, o, w tym lewym miejscu właśnie się znajdują. Najprawdopodobniej oczywiście w momencie, w którym wejdziemy na nie, no to jesteśmy narażeni na poizjona, który w jakimś tam stopniu zabiera nasze zdrowie. A więc już wiem, skąd tak naprawdę brały się te ataki na mnie, te zamachy! Aj! Nie tu, nie tu! A, piękna tarcza, aj, ale niestety nieszczęsny wybuch. Spójrzcie na jego zwłoki. Jestem ciekaw, dlaczego one są w takiej postaci. Przecież ja go nie podpaliłem ani nic z tych rzeczy. Chociaż mogę się mylić. W sumie umiejętność, którą posiadamy pod jedynką, w pewnym stopniu jakoś tam podpala przeciwnika. Ale piękny unik zrobił. Tyk. To by było na tyle. Aj, chyba znowu oberwaliśmy. Dobrze. Tak, niestety nasz bohater jest zatruty. Cholera, w ogóle spójrzcie, jak to jest głęboko. Nasz bohater bardzo powoli się rusza. No dobrze. Bardzo nieciekawie. Piękny rzut włócznią.
Dlaczego jesteśmy tacy zarażeni? Ej, słuchajcie, czy to przejdzie samo? Tak. Naprawdę, bardzo dużo życia nam zabrali. Cieszę się, że oczywiście regeneracja naszego zdrowia jest dosyć szybka. O nie, no i znowu to samo. Dobrze, że nie do takiego dużego stopnia, jaki był przed chwilą. Dobra, możemy się uleczyć. Myślę, że to jest odpowiedni moment na to, aby użyć naszej mikstury. Okej. Tak właśnie myślałem, że z tymi bagnami będzie największy problem. Myślę, że tutaj mamy akurat najwięcej do roboty. Te bagna są bardzo duże i wiecie co? Ja chyba sobie je odpuszczę i po prostu nadzwyczajnie i postaram się... Zbugował się! Po prostu nadzwyczajnie postaram się znaleźć tylko skrzynki, które tutaj się znajdują. Aj, no nie jestem zadowolony z tego, że nie mamy żadnego lifesteala, no bo niestety regeneracja zdrowia niby nie jest zbyt wolna, natomiast przy tak dużej ilości przeciwników, jaką musimy załatwić, nie wyrabia, nadzwyczajnie nie wyrabia. Aha, no nie, jeszcze tutaj będziemy mieli do załatwienia kilku Shield Maidenów, z tego co pamiętam, więc to będzie kolejny problem do rozwiązania, no nie. Aż zaczęło mnie to normalnie martwić, ale tak, mamy Supply Card, a więc od razu sobie go rozwalmy. Pięknie. Ale go poskładał. Dosyć szybko się wywrócił. Chodź tutaj, kruku niemyty. Chodź tutaj, Mirk Faftan. Czekajcie, tu są moi sojusznicy. O nie, nie pozwolę wam na to, żebyście go rozwalili. Tutaj również. Wow. Odejdź. Jesteś największym problemem dla nas. Aha. Dobra, jak na razie, w takim razie muszę chyba sobie go zostawić. Ich jest dwóch! No tak, no to w tym momencie w takim razie zaczynają się nasze problemy, ale spokojnie, najpierw zajmę się przeciwnikami, którzy tutaj obijają nas dookoła. Oczywiście tarcza nasza bardzo dobrze blokuje ich ataki. Aj! Pięknie. Niestety mamy połowę zdrowia, do tego nie mamy żadnej mikstury, która mogłaby nam uratować życie, więc nie wiem, prawdę mówiąc, jak mam sobie to rozegrać. Ale nie zapominajmy o tym, że mamy ten krąg, magiczny krąg, który potrafi nas leczyć. Ej no, przestańcie się leczyć, no. To jest niemożliwe, słuchajcie. Ich się nie da załatwić prawie, no i patrzcie, ja cały czas się obijam, on teraz ma tak jakby włączoną tarczę, tak? Dobra, czy zabiję go? Tak, udało nam się. W takim razie został jeszcze jeden. No nie, i znowu to samo, i znowu się uleczy. Tak myślałem. Dobra, jest. Najważniejsze jest to, że nam się udało go rozwalić. Gdzieś tutaj podejrzewam, że jeszcze znajdują się jakieś skrzynki, ale nie, szkieletonie, ja nie chcę z tobą walczyć. Pod żadnym względem. Mam już was dosyć. Zwyczajnie dosyć. Nie tylko dosyć. Szkoda tylko, że ci przeciwnicy nie walczą ze sobą. Oczywiście mam tutaj na myśli tych wikingów. Tych, dokładnie tych. I tych szkieletów. Fajnie by było, bo tak to moglibyśmy ich sprowokować do walki ze sobą. I na pewno w jakimś stopniu by to nam pomogło. A tak to przynajmniej muszę się męczyć z nimi wszystkimi. Dobra, przywrócone mamy zdrowie, moi drodzy. Do tego jeszcze przywróciliśmy sobie apteczki, które posiadamy, a więc na razie jesteśmy bezpieczni. Niestety odcinek powoli już dobiega końca, więc powinienem się streścić. Niestety jestem zmuszony do tego, aby robić wam takie przejścia, ze względu na to, że no niestety te przecinki cały czas, które były, nie odpuszczają i podejrzewam, że dopóki nie zrobię formatu, będą one cały czas przeszkadzać mi w rozgrywce, tak więc wybaczcie mi za to, no i moi drodzy, lecimy dalej.
Nie wiem, w którym kierunku powinienem się kierować. Widzę, że tam mamy jakiś punkt, a więc ja od razu się udam do tego miejsca i zobaczymy, co tam ciekawego na nas czeka tak naprawdę. Wow, spójrzcie na to, jak powoli chodzimy. Aha, jesteśmy. Czekajcie, czy my musimy wejść do tej jaskini? Return to the Maya, bearers of my ire. Do you wish my aid now? I run. Czekajcie, my już chyba z nią mieliśmy okazję się zmierzyć. Nie. Wow, enter the mines? Co to jest? Słuchajcie. To jest niesamowite. Uwielbiam. Uwielbiam tego wielkoluda. Oni padają na strzała. Spójrzcie, jak dużo ataki im zadajemy. 4593. To jest niesamowite. Nie, no to ja rozumiem. W takim układzie ja mogę walczyć z Shieldmaidenami, z bossami, oczywiście ze wszystkimi szkieletami, które tutaj się znajdują. To jest niesamowite. Kocham tą postać, naprawdę ją kocham. Dosyć dużo zdrowia mamy, bo aż 4327. Naprawdę to jest sama przyjemność walczyć przeciwko wrogom tak silnym bohaterem. I tak, początkowo teoretycznie powinniśmy wybrać się do tamtych drzwi, żeby je rozwalić, ale nie. Ja sobie odpuszczę te drzwi. A dlaczego? Bo po prostu... No idź. Ej, on się zbugował. Czy wy to widzicie? Dlaczego on... No. I tyle by było z jego życiorysu. Denerwuje mnie to, że właśnie on cały czas próbuje coś tutaj zrobić, coś wyczynić, coś uderzyć. Jestem ciekaw, jak szybko odnawia nam się zdrowie, ale widzę, że zdecydowanie szybciej niż naszemu głównemu bohaterowi, a więc bardzo fajnie. Patrzcie, tak naprawdę przeciwnicy nie nadążają zadawać nam odpowiednich obrażeń, a nasze zdrowie cały czas zostaje nam przywrócone. Fajnie, rzeczywiście bardzo fajnie. No i wychodzi na to, że chyba tam nie ma żadnego przejścia. Najprawdopodobniej tak, chociaż zaraz zerkniemy. Liczę na to, że gdzieś tutaj może być jakaś skrzynka, no ale tak, wybraliśmy się na marne, no nie, jaka szkoda. Niedobrze. Spójrzcie na to, cała ziemia trzęsie, jak poruszamy się naszym bohaterem. W ogóle nie wiem, dlaczego przy niej przemieniliśmy się w niego. To chyba ona tak zrobiła. Przynajmniej na to wychodzi. No dobra, słuchajcie, tutaj mamy już większość przeciwników załatwionych. Jedyne, co zostało nam do załatwienia, to te szkielety, które wynurzają się z magna, ale to jak na razie sobie zostawiam, ze względu na to, że szkoda mi czasu na nich. Nadzwyczajnie szkoda mi czasu, tym bardziej, że nic konkretnego oni nie mają do zaoferowania. Wow! To było naprawdę niezłe. Uwielbiam go. Jest najlepszy. Dawajcie, przeciwnicy. Czekam na was. Czekam nieubłaganie. Aha, czyli w tym momencie powinniśmy kierować się do areny. I w ogóle nie mówcie mi, że będziemy walczyć z bossem przy pomocy właśnie tej postaci. Jeżeli tak, to rzeczywiście będę bardzo zadowolony z tego powodu. No i... Czekajcie, czy ja mogę tędy? Nie, nie mogę tędy. Czyli coś tu jest chyba nie tak. Aha, naokoło powinniśmy pójść. Rozumiem. Zaczęliście z moim pacjentem, z moim sojusznikiem. A więc właśnie tak skończyliśmy. Kolego, pilnuj tutaj terenu, bo nie chciałbym, żeby ktoś... przyszedł ktoś, kogo w ogóle nie lubimy. Jedyne, co mnie denerwuje w tej postaci, to jest to, że niestety bardzo ociężale on się porusza i jak sami widzicie, no porusza on się bardzo powoli. Ale spójrzcie, te double kille naprawdę są niesamowite. Jestem ciekaw, jak byśmy załatwiali Shieldmaidenów, ale podejrzewam, że niestety tutaj takowego nie będzie. Chociaż nie zapomnijmy o tym, że no, na mapie byli. Byli na 100%, pamiętam jak sobie tak po prostu maszerowali, a my z nimi walczyliśmy. No i którędy powinniśmy się udać? Może tędy? Może tędy da radę przejść? 5006!
Te ataki są niesamowite. Naprawdę. O, tych gnido dworska. Nie pozwolę wam, nie, nie zdążycie go załatwić. Załatwiliście go, szkoda. Ogromna szkoda. Spójrzcie na to, 15% do critical chance. Niesamowite. Nawet oni nie są dla mnie problemem. Uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam. Mógłbym całą grę przejść sobie tym bohaterem. Szkoda, że nie mam takiej możliwości. Ach, dobrze. Dobrze z nimi walczy. Nie do pokonania jest. Najlepszy wojownik na świecie. Dobra, udało nam się uzyskać checkpoint. Co bardzo mnie tutaj cieszy, to... Tylko czekajcie. Aha, tak. Kolejny wózek zniszczony. Aha, tutaj dałeś shielda. No nie, tak to ja się nie bawię. Pięknie. Słuchajcie, oni padają na hita, naprawdę. Nie są dla mnie nie wiadomo jak dużym problemem. Całe szczęście oczywiście, że dochodzimy do areny, no bo tak jak wspominałem, no niestety odcinek już dobiega końca. Tak więc, moi drodzy, to są już ostatnie zabójstwa, jakie ujrzycie w tym materiale. No i ja niestety będę z wami się żegnał. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią. Jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia, bądź chcielibyście zobaczyć coś na kanale, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. A ja teraz się zawijam, tak więc trzymajcie się. Siemanko.